klubie Szczerek Fight Team Kołobrzeg rozpoczęło się kolejne szkolenie w ramach systemu Gracie Bacha, Bacha Fit. Zajęcia ukierunkowane są na naukę podstawowych technik będących przygotowaniem do uprawiania brazylijskiego jiu-jitsu. Bacha Fit to naprawdę bardzo początkująca wersja walki z nastawieniem właśnie na podstawy typu upadanie, wstawanie, podstawowe techniki samoobrony. No, rodem z Brazylii, bo opieramy się cały czas na programie Gracie Bacha, największego, najsilniejszego klubu na świecie. No i to wszystko zaczyna funkcjonować, zaczyna działać. Dzisiaj naprawdę dziewczyny robią mega progres. Co chwila dochodzą nowe kobiety, które chcą spróbować. No i po to są te zajęcia, tak? Jeśli dziewczynom będzie mało, wtedy mogą przeskoczyć sobie na grupę tą bardziej zaawansowaną dla początkujących i dalej rozwijać swoje umiejętności w brazylijskim jiu-jitsu. Zajęcia przeznaczone są wyłącznie dla kobiet. Wiele z nich wcześniej już uczestniczyło w kursie samoobrony i dlatego zajęcia Bacha Fit są dla nich kolejnym etapem w sportowym rozwoju. Bardzo dużą, wysoką sprawność, poczucie własnego ciała i umiejętności techniczne. Nauczyłam się kopnięcia frontalnego, nauczyłam się prawego prostego, lewego prostego, kilku dźwigni, ucieczki tak zwaną krewetką, wstawania, padania bezpiecznego na podłoże i wielu innych rzeczy ciekawych. Na treningi przychodzą również mamy ze swoimi córkami. Bo mama chodziła na treningi i ja chciałam raz z mamą i jak zobaczyłam, mama mnie zapisała i też chciałam trenować. Trenuję bić, kopię, duszę. Jak ktoś by był dla ciebie niedobry, na przykład jakiś kolega, zacząłby cię zaczepiać, nie wiem, różne takie dziwne rzeczy, umiałabyś się obronić? No, jakbym chodziła na trening, to bym umiała. Tak? Tak. Czyli warto chodzić na trening? Tak, warto chodzić. Wtedy można się umieć obronić. W niedługim czasie w klubie Szczerek Fight Team Kołobrzeg w ramach systemu Gracie Bacha utworzona zostanie grupa dla kobiet powyżej 50 roku życia.